Kolejny punkt, również uchwała w trybie jednego czytania według druku 1517. Przypominam, że termin autoprawek minął, a poprawki należy zgłaszać do czasu zakończenia dyskusji do prowadzącego obrady. Druk dotyczy i projekt uchwały uchylenia uchwały nr 71/1041/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2013 w sprawie przyznania pomocy materialnej dla szczególnie uwzględnionego studenta oraz uczestnika studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych i innych jednostek naukowo-badawczych. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1517, tryb jednego czytania, reprezentuje pan dyrektor. Zapraszam. Dariusz Tomajewski, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały uchylającej uchwałę 1041 z 2013 roku został przygotowany w związku z przedstawionymi przez wojewodę wątpliwościami w zakresie zgodności podjętej uchwały z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Wojewoda wskazał, że w uchwale brak jest elementów, które są wymagane w ustawie. Zdaniem organu nadzorczego w treści zabrakło określenia rodzaju pomocy, sposobu i terminów ubiegania się o pomoc materialną, sposobu wyłaniania studentów, a także maksymalnej wysokości pomocy, czyli uchwała jest niekompletna. Uznając przedstawioną przez wojewodę argumentację, proponuje się wycofać uchwałę z obiegu prawnego poprzez jej uchylenie. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. W tej sprawie wydała pozytywną opinię Komisja Edukacji przy 10 głosach za, 1 przeciwny, 0 wstrzymujących się. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubu radnych? Nie widzę. Otwieram zatem dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Pani radna Patena, zapraszam. Pani przewodnicząca Komisji Edukacji. Ja będę głosować za uchyleniem tej uchwały. Chciałam tylko zapytać pana dyrektora, jakie będą podjęte kroki wobec tych osób, które już złożyły formularze dotyczące przyznania tej nagrody, ponieważ edycja 2013 na 14 rok akademicki została już rozpoczęta na podstawie funkcjonującej jeszcze w tym momencie uchwały. A zatem co Wydział Edukacji przewiduje w stosunku do tych osób i czy będą to środki prawnie usankcjonowane. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę pana dyrektora o udzielenie odpowiedzi pani radnej. Wnioski, które kilkoro studentów złożyło, zostaną im zwrócone z informacją, że uchwała posiadała wady prawne i była niewykonalna, ponieważ w treści uchwały nawet tak naprawdę nie ma określonego terminu składania tych wniosków, więc każdy wniosek złożony do końca świata mógłby być, będzie ważny. Ten zostanie zwrócony z taką informacją. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że pani radna jest usatysfakcjonowana tą odpowiedzią. Czy są jeszcze jakieś inne głosy w tej sprawie? Jeżeli nie, to stwierdzam, że zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań.